pokorą podchodzimy do meczu. Wiadomo, że zwycięstwo jest naszym celem. Natomiast musimy zagrać, znaczy chcemy zagrać na swoim poziomie. To nam da gwarancję tego, że o te trzy punkty powalczymy. W żaden sposób nie można tutaj lekceważyć przeciwnika. Statystyki, które mówią, że drużyna Kolonny gra na wyjazdach gorzej w sensie punktowym, mnie nie przekonują, bo wyjdą w 11 na boisko i będą walczyć. Dlatego nasza rola jest, aby maksymalnie być skoncentrowanym od pierwszej do ostatniej minuty, bo to jest gwarant tego, że uda się nam po meczu cieszyć ze zwycięstwa. To chcemy zrobić, chcemy zrobić prezent naszym kibicom, którzy przyjdą to świąteczne popołudnie na stadion i razem z nimi się cieszyć po meczu ze zwycięstwa. A pan nie wolał wygrać Wielką Sobotę i tak już mieć spotkanie ze święta wcześniej niż tak jeszcze to jajeczko, a to koronowe. Ale ja na to nie mam wpływu w tej chwili, co bym wolał. Jest terminarz tak ustalony, że gramy w poniedziałek. Szkoda, że nie graliśmy w poniedziałek na przykład po meczu z Ajaxem, bo można było jednak w poniedziałek zagrać. Ale nie robimy z tego żadnej tragedii, broń Boże. Jesteśmy drużyną, która chce się przygotować optymalnie do tego meczu. Profesjonalną, która walczy o swoje cele i ten mecz jest jednym z kolejnych, które trzeba zrealizować. Natomiast jak wszystko dało to zwycięstwo z Lechem, takie wywalczone w ostatnich minutach? Przede wszystkim dało nam 3 punkty. Następna rzecz to taka, że jeszcze więcej pewności siebie, którą teraz trzeba przekuć na tą końcówkę sezonu, tą decydującą. To pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych, przegrywając na 3 minuty przed końcem można spotkanie wygrać. Trzeba cały czas dążyć do tego, do zwycięstwa. I my chcemy tak grać. Chcemy, aby drużyna Legii miała w sobie mentalność zwycięzcy, aby każdy zawodnik wchodząc na boisko dawał dużo jakości, pozytywów i walczył. Walka to jest podstawa w sporcie i to chcemy zaszczepić każdego dnia i na treningu, i na meczu naszym zawodnikom. Jak może nie wiem, jak było przygotowanie tego wyboru w tym pięknym snu i tak. Może wolno zastanowić. Normalnie, tak jak przed każdym meczem. Dzisiaj trenujemy, w sobotę trenujemy, w niedzielę trenujemy, potem jedziemy na zgrupowanie przedmeczowe do hotelu. O godzinie 15:30 w poniedziałek gramy. Cały czas według swojego schematu. Nic tutaj się nie zmieni. To, że są święta, nie zwolni nas z tego, aby się jak najlepiej przygotować. To była tania wymówka. Nie, to nas nie interesuje. Bo wiemy, o co gramy. Wiemy, gdzie chcemy być za parę tygodni, parę miesięcy. Jakieś świąteczne jajeczko, składanie życzeń w poniedziałek? Przepraszam, gdzie w niedzielę, ale jakieś śniadanie wielkanocne w poniedziałek? Śniadanie wielkanocne na pewno będzie w poniedziałek, bo będziemy na zgrupowaniu. I my mamy to zgrupowanie śniadania, można powiedzieć, świąteczne, bo jest przygotowane, także to tylko i wyłącznie taki czas. Ja wiem, że każdy z tych zawodników ten najważniejszy czas dla siebie spędzi z rodziną. Będą mieli sobotę wieczór, będą mieli ranek, w niedzielę. To jest czas dla rodzin. Rodziny to rozumieją. Mamy wyrozumiałe małżonki, dziewczyny, które zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje. Gdzie gramy i po co gramy i o co gramy. A zastanawiam, czy wielkanocny przychodzi do Legii, czy sprezentować, czy nie? A do pana przychodził w ogóle? Nie. Nie przychodzi. Nie ten rejon w kraju? Nie ten rejon. Ma pan już pomysł, kto zastąpi Guillerme? Mam pomysł, tak. Jest pomysł na to, kto wyjdzie. Oczywiście przed nami trzy sesje. Oby się nic takiego nieoczekiwanego nie zdarzyło. Na pewno nie zagra właśnie Guillerme i Michał Kopczyński, którzy mają kartki i pauzują. Na pewno godnie zastąpią ich ci, którzy wyjdą po stanu schodzi. Tak. Pozostali są zdrowi, gotowi, planują jedni z drużyną, drugi indywidualnie. Różnie tą pracę planujemy. Czasami dajemy od drużyny 1-2 dni odpocząć danemu zawodnikowi, aby się jak najlepiej przygotował. Natomiast nie ma na szczęście tutaj żadnych problemów zdrowotnych, kontuzji. Wszyscy są do dyspozycji, co bardzo cieszy. Panie trenerze, to ja zrobię. Zmianami w Poznaniu to właśnie Marcin Wielowiec mają wystąpić Kofel i Igi? Nie wiem, dlaczego mam się sugerować zmianami w Sosnowcu. Bardziej bym powiedział Kamalajny, który strzelił gola w ostatniej minucie.
na pewno tym wejściem na wojsko zasłużył na to, aby zagrać w pierwszym składzie. Na stanie tak, skoro nie będzie regularny. Nie pan myśli, że będzie atakowany cały mecz, skoro to będzie koncentrować się tutaj wyłącznie na obronie. Znaczy my chcemy grać po swojemu. To, co zawsze gramy, koncentrujemy się przede wszystkim na tym, jak my mamy się prezentować, co robić. Koronę oglądaliśmy, oglądamy, byliśmy bezpośrednio na meczu, aby zobaczyć ich na żywo. Natomiast to, co powiedziałem, to gramy na swoim boisku, chcemy być drużyną, która dominuje. Natomiast musimy być skoncentrowani, bo każda drużyna, która dostanie trochę miejsca, potrafi wykorzystać. A też są piłkarze, którzy potrafią grać w piłkę i my o tym wiemy. Natomiast no, jesteśmy przygotowani na to, aby walczyć przez 90 minut na wysokiej intensywności. A Tomasz Messi jest zdrowy? Jest zdrowy, Tomasz Messi. Ma szansę na to, aby być w 18 meczowej, ma szansę na to, aby być w podstawowym składzie. Zobaczymy. On od kilku tygodni leczy uraz. Dosłownie 11 chyba dni dzisiaj minęło, kiedy zaczął trenować z drużyną, także ta jego dyspozycja z każdym dniem jest coraz lepsza, to widać. Co mnie bardzo cieszy i wierzę, że na tą końcówkę sezonu wzmocni nas w ataku i będzie strzelał go. A w tej chwili wyżej swoją szansę czubku, czy leci na to, że nie? Są inni zawodnicy. Też trzeba powiedzieć sobie, że zmiany robimy nie dla zmiany, żeby sobie ktoś pograł, tylko po to, żeby wniósł coś konkretnego do drużyny. I inaczej się gra, czy wprowadza zawodnika, kiedy trzeba zagrać z kontry, inaczej wtedy, kiedy trzeba zagrać w ataku pozycyjnym. Co powiedziałem, każdy ma inne walory. Moją rolą i sztabu szkoleniowego jest z tych walorów skorzystać i zrobić wszystko, aby ci zawodnicy w danej chwili dali to, co najważniejsze w drużynie, czyli dobrą grę i zwycięstwo. A czy meczu bierzecie teraz bardziej pod uwagę napastnika, czy skrzydłowego? Ja go biorę pod uwagę jako skrzydłowego w tej chwili, chociaż nie wykluczam, że przyjdzie taki moment, że zagra na pozycji napastnika. Natomiast my chcemy, aby nasza formacja ofensywna wiedziała, gdzie grać każdy na danej pozycji. Czyli ten zawodnik, który jest skrzydłowym, też powinien umieć odnaleźć się na pozycji napastnika. Ten zawodnik, który jest napastnikiem, też powinien odnaleźć się na pozycji skrzydłowego. Tak w tej chwili gra się często w Europie, aby ta wymienność pozycji była na jak najwyższym poziomie. Dziękuję bardzo.